też najlepszych szermierzy swego czasu na świecie. Wielokrotni medaliści paraolimpijscy w szermierce na wózkach, czyli Arkadiusz Jabłoński i Radek Stańczuk, a także niepełnosprawny podróżnik i koszykarz Maciej Banaszek odwiedzili uczniów zespołu szkół specjalnych w Mrągowie. Wizyta sportowców i przeprowadzone przez nich zajęcia to część projektu Udowodnij, że potrafisz, przeznaczonego dla szkół specjalnych i integracyjnych. Sportowcy przyjechali do Mrągowa na zaproszenie wicestarosty mrągowskiego Magdaleny Lewkowicz. Chcemy przez to pokazać młodym ludziom, dzieciaczkom niepełnosprawnym, że warto realizować swoje marzenia, że warto zostać mistrzem samym dla siebie, że my pokazujemy im taką drogę, którą mogą iść. Nie muszą od razu być mistrzami sportu, aczkolwiek mogą rozwijać swoje zainteresowania i realizować swoje marzenia. Paraolimpijczycy mówili o integracji, a także o tym, że warto próbować różnych rzeczy, wierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać. Nie można wszystkiego brać do siebie, trzeba mieć troszeczkę właśnie tego dystansu, wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Na ulicy, w społeczeństwie łatwiej jest żyć i łatwiej to przez to życie przejść tak naprawdę. Spotkanie z paraolimpijczykami było bardzo cenne, mówiła dyrektor zespołu szkół specjalnych Anna Gromańska. I dodała, że zmotywowało to uczniów do przezwyciężania własnych problemów. Pokazuje, że można wszystko. Trzeba tylko chcieć. Nie ma znaczenia niepełnosprawność. Trzeba po prostu tylko chcieć znaleźć ludzi, którzy wspomogą i można wszystko. Tak jak tutaj pokazali film, można śpiewać, można wspinać się, można wszystko. Podczas spotkania nie zabrakło sportowych akcentów. Paraolimpijczycy zaprosili do potyczek szermierskich i oceny szybkości reakcji.